Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie chlebek taki na zakwasie z ziarnami. Możecie użyć tutaj dowolnych ziarn. Mogą to być ziarna dyni, tak? Mogą to być ziarenka siemienia lnianego, może to być jakaś borówka, ewentualnie może to być zwykły słonecznik. Zaczynamy od tego, że przygotujemy sobie 200 aż 250 gram zakwasu. Tutaj jest taki zakwas. Możecie go wykorzystać od razu, taki zakwas, który jest wyrośnięty. I rozmieszać go w 100 ml wody, tak żeby było łatwiej Wam pracować na nim. Ewentualnie możecie zrobić tak jak ja, czyli ten zakwas rozmieszać z niewielką ilością mąki oraz wody już wcześniej. Ja przygotowałam sobie zakwas już 3 godziny temu, już pięknie mi wyrósł. A teraz dodaję mąkę. Tutaj mam mąkę żytnią, 200 gram. Jest to taka typowa mąka do pieczenia chleba, a ewentualnie do pieczenia pierników. Tutaj mam mąkę orkiszową, również 200 gram. I tutaj wybór należy do Was. Albo dolewamy piwa, albo dolewamy wody. Ja teraz sobie spróbuję zrobić to przy użyciu piwa. I tutaj mam 330 ml, ale doleję według tego, jaka ilość będzie mi potrzebna. Bardzo prosty przepis, nie wymaga jakoś specjalnie nakładu pracy. Dodajemy łyżkę soli, to taką porządną. Ja akurat tutaj wybrałam pestki dyni, więc dosypuję około 50 gram, czyli połowę zawartości tego słoiczka. Tutaj mam akurat 100 gram. I teraz ciasto wyrobimy na jednolitą masę. Jeżeli będziemy widzieli, że będzie to konsystencja zbyt gęsta, dolejemy jeszcze piwo. Nic nie możecie tutaj popsuć. Jest to taki przepis, ja bym powiedziała, osób początkujących, które chcą zacząć przygodę z pieczeniem chleba, ewentualnie jakiś bułeczek, bo na takim pszennym zakwasie wszystko Wam wyrośnie. Możecie zrobić sobie bułki, możecie sobie zrobić jakieś rogaliki. Ciasto powinno być takiej konsystencji, czyli takiej troszeczkę gęstszej konsystencji. Tutaj mam przygotowaną foremkę, którą zupełnie wysmarowałam aż do samej góry smalcem. Przekładam ciasto do foremki. Jak już sobie tak ślicznie wygładzimy nasze ciasto, no to możemy sobie zabrać kilka ziaren z dyni i udekorować nasz chleb, tak żeby po prostu pięknie wyglądał po upieczeniu. Zostawiamy w blaszce, jak widzicie, tu jest tak troszeczkę, może więcej jak połowa tej blaszki, do wyrośnięcia równo do poziomu blaszki, ewentualnie jeżeli to Wam wyrośnie nad blaszkę, to jeszcze lepiej. Chodzi o to, żeby dać czas temu naszemu chlebowi, żeby on sobie wypracował się i wyrósł. Czyli te minimalnie 4 godziny, 6 godzin pozostawiamy do wyrośnięcia, a jeżeli macie czas, to nawet tych godzin 12. Możecie wstawić to do lodówki i rano sobie upiec chleb, tak? Czyli 12 godzin w lodówce, on sobie powoli spowolni się ten proces wyrastania. Chlebek przykryjemy sobie albo takim zwykłym woreczkiem foliowym, albo użyjemy do tego na przykład folii spożywczej. Tak wygląda po kilku godzinach, pięknie wyrósł. Teraz wędruje do piekarnika na 210 stopni. Po jakichś 20 minutach zmniejszymy temperaturę na 190, będziemy piec koło godziny. Tutaj mamy już efekt końcowy pieczenia, teraz sobie wyciągniemy z blachy. Ja wolę, żeby ta skórka była taka miękka. Dobra. Teraz podsikam to wodę. Od razu po wyciągnięciu z piekarnika się to robi. Już wystarczy. Rozbiorę czystą ściereczkę i zawijam w ścierkę, po to, żeby się ten chleb zaparzył. Jak się zaparzy, to ta skórka będzie mięciutka. Tak pozostawimy na 5 minut. Zobaczymy, jak w środku wygląda chlebek. Wygląda super. Wygląda po prostu przepięknie. Chlebek tak wygląda po przekrojeniu. Jest mięciutki, elastyczny, ale treściwy. Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam smacznego. Jeżeli chcecie inne przepisy na chlebie na zakwasie, takie, które są dla osób początkujących, znajdziecie je w playliście Moje Przepisy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.